kąpiel noworodka ma dwie funkcje. Pielęgnacyjno-kosmetyczną, podczas której przemywamy skórę dziecka z potu oraz złuszczącego się naskórka, a następnie nawilżamy te miejsca, które są bardzo suche. A drugą funkcją kąpieli jest to zapewnienie dziecku podstawowej potrzeby – kontaktu, dotyku, bliskiej relacji z nami. Zanim przystąpimy do kąpieli, warto dobrze przygotować się, żeby to była przyjemność zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego dziecka. Przy przewijaku umieszczamy wszystkie niezbędne kosmetyki, które będą potrzebne do pielęgnacji skóry Twojego dziecka. Pamiętamy o podstawowej zasadzie. Im mniej kosmetyków, tym lepiej. Skóra noworodka świetnie sobie radzi z czynnikami zewnętrznymi. Są oczywiście sytuacje, gdzie trzeba wspomóc zbyt suchą skórę albo zbyt łuszczący się naskórek naszego dziecka. Z podstawowych kosmetyków będzie to oliwka do natłuszczania skóry, będzie to krem przeciw odparzeniom albo kremy z emolientami, będzie to płyn dezynfekujący, jeśli jeszcze kikut pępowiny nie odpadł, będą to gaziki, waciki, pamiętamy o przegotowanej ciepłej wodzie do pielęgnacji buzi naszego dziecka oraz o płynie do kąpieli. Najlepiej kąpiel zorganizować wieczorem, ponieważ podczas kąpieli i po niej dziecko się wycisza, uspokaja, stąd dobrze byłoby nauczyć takiego biologicznego rytmu dziecka. Kąpiel, karmienie i spanie. Dobrze byłoby, żeby w kąpieli uczestniczył tata. Przyznam szczerze, że panowie najlepiej sprawdzają się podczas kąpieli swojego dziecka, ponieważ są bardzo delikatni, a jednocześnie są zadaniowcami, a więc świetnie, sprawnie i dobrze wykąpią swojego maluszka. Nie ma potrzeby kąpać dziecka każdego dnia. Kiedy noworodkowi jeszcze nie odpadnie kikut pępowiny, kiedy ty jeszcze czujesz się niepewnie, trzęsą ci się ręce i ta kąpiel w wanience byłaby ogromnym stresem zarówno dla ciebie i dla twojego dziecka, wtedy warto zamiast kąpieli w wanience zastosować kąpiel na przewijaku na sucho. Należy jeszcze przygotować ubranka, w które ubierzemy naszego maluszka po kąpieli. A więc pieluszkę, body, pajacyka, czapeczkę oraz kocyk. Zanim przystąpisz do kąpieli, zdejmij wszystkie pierścionki, obrączki oraz zegarek, który podczas kąpieli Twojego dziecka może uszkodzić jego skórkę. Wcześniej przygotuj wodę do kąpieli. Jeżeli kikut pępowiny maluszka jeszcze nie odpadł, dobrze byłoby, aby to była 1/3 wanienki. Następnie wlewamy płyn do kąpieli. Woda powinna być bardzo dobrze dostosowana do temperatury skóry Twojego dziecka. Dzieci bardzo lubią ciepłą wodę. Powinna to być temperatura około 37 stopni. Żeby sprawdzić, czy temperatura jest odpowiednia, używamy termometru, który zanurzamy w wodzie. Ale proponuję, żeby łokciem sprawdzić, czy woda jest przyjemnie ciepła. Do tak przygotowanej wody wkładamy naszego malca. Pamiętamy o zasadach chwytania dziecka. Tak musimy uchwycić, żeby główka dziecka znajdowała się na naszym nadgarstku. My chwytamy za ramię. Druga ręka pod pośladkami, kciuk między. Zawsze wkładamy najpierw łokieć, a następnie delikatnie zanurzamy naszego malca, patrząc, jak reaguje na dotyk ciepłej wody. Robimy to spokojnie, delikatnie. A jeżeli kikut pępowiny już odpadł, wtedy możemy pozwolić sobie na to, żeby całe dziecko było zanurzone w kąpieli, podtrzymując tylko nad wodą główkę. Zwalniamy rękę, która podtrzymywała pośladki i nią przemywamy całe ciało naszego malca, dokładnie patrząc na wszystkie zakamarki. Pamiętamy szczególnie o miejscach, gdzie dziecko ulewa swój pokarm, a więc szyja i miejsca za uszami. Przechodzimy niżej, myjemy w pachwinkach, pod kolankami,
Żeby wymyć plecy, unosimy delikatnie maleństwo nad wodę i wtedy dokładnie przemywamy całe plecki i pupę naszego dziecka. Na samym końcu myjemy główkę. Jeżeli woda jest ciepła, nie śpieszymy się z tymi czynnościami, żeby ta kąpiel była dla dziecka czasem relaksu, uspokojenia. Wyjmujemy malca z kąpieli i wkładamy na ręczniczek. Dobrze, jeśli on wcześniej jest ogrzany. I pamiętamy, żeby jak najszybciej przykryć naszego maluszka, żeby nie traciło ciepła. Dzieci nie lubią otwartych przestrzeni, dlatego warto zawinąć je w ręczniczek, otulić też. Kiedy już maluszek jest spokojny, przystępujemy do dalszej pielęgnacji. Ponieważ w wanience podczas kąpieli nie myjemy buzi maluszkowi, dopiero po wyjęciu z wanienki wacikiem, ciepłą przegotowaną wodą przemywamy całą buzię. Zaczynamy od czoła, poproszę, przez policzki, bródkę, pod noskiem. Podczas pielęgnacji buzi pamiętamy o miejscach za małżowinami usznymi, gdzie ulewa się pokarm, oraz o wszystkich miejscach, fałdkach na szyi. Podczas pielęgnacji buzi pamiętamy również o przemywaniu oczu. Używamy do tego wacików i soli fizjologicznej. Można do tego użyć sterylnych gazików i pamiętamy, oczy przemywamy od części zewnętrznej do nasady noska. I zasada: jednym wacikiem jedno oko i drugim wacikiem, poproszę, drugie oko. Tak, tak, tak. Przechodzimy nieco niżej i zajmiemy się teraz kikutem pępowiny. U naszego dziecka kikut pępowiny odpadł, ale zostało jeszcze miejsce, którym należy się zająć. Gazikiem sterylnym oraz płynem dezynfekującym zalecanym przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne. Zawsze po każdej kąpieli dezynfekujemy miejsce, kiedy kikut pępowiny już odpadł, dokładnie przecierając wszystkie zakamarki. Jest to dla dziecka często nieprzyjemne, ale musimy to wykonać. Do tego możemy użyć również patyczków, które pozwalają nam we wszystkie zakamarki dokładnie oczyścić skórę. Następnie przechodzimy do pielęgnacji narządów płciowych. U dziewczynki rozchylamy wargi sromowe większe, po czym ciepłą, przegotowaną wodą przemywamy od góry do dołu, nigdy od odbytu do cewki moczowej, żeby nie zainfekować. U chłopców tę czynność wykonujemy delikatnie, odciągając napletek i też przemywając go wacikiem i przegotowaną wodą. Zakładamy wcześniej przygotowaną pieluszkę, dostosowując ją, przygotowując, żeby była miękka i przyjemna. Wkładamy pod maleństwo. Proszę. I dopiero teraz profilaktycznie smaruję pośladki noworodka kremem bądź maścią z emolientami, żeby ją dokładnie natłuścić, nawilżyć, czyli zabezpieczam przed działaniem moczanów i ujemnym działaniem kubki. Omijam narządy płciowe, które przemywałam przygotowaną wodą, ale w pachwinkach smaruję. Pieluszkę możemy już nałożyć na pępuszek, ponieważ kikut pępowiny nam odpadł. Jest cudownie. I sprawdzam, czy skóra naszego maleństwa nie wymaga natłuszczenia. Jeżeli widzimy miejsca, które są suche,
oliwką, którą wcześniej nakładamy na ręce. Tylko te miejsca, które są newralgiczne i bardzo przesuszone, próbuję nawilżyć. Tak, tak, już. Próbujemy odwrócić dziecko na brzuszek. Te miejsca, które są suche, próbujemy nawilżyć. Tak. To jest też dobre ćwiczenie dla naszego maluszka, który stara się podnosić główkę. Podtrzymując główkę, kładziemy maluszka na boczek i przystąpimy do ubierania. Zabieramy wilgotny ręcznik. Tak. Pamiętamy, przy każdym podnoszeniu maluszka przytrzymujemy główkę i przytrzymujemy pośladki. Dzieci nie lubią ubierania. Zaczynamy od body. Pamiętamy o newralgicznym miejscu, jakim jest główka. Staramy się tak rozciągnąć ubranko, żeby przełożyć przez główkę, nie ocierając jej. Żeby założyć dokładnie body, rolujemy rękawek, wkładamy swoje 2-3 palce do środka, po czym chwytając za rączkę, nie naciągając jej, naciągamy, nakładamy ubranko na rączkę. Taki sam manewr robimy z drugiej strony. Odwracamy na boczek po to, żeby naciągnąć ubranko. Nie bójmy się, jeśli nasze dziecko będziemy przekręcać to na prawą stronę, to na lewą. To są różne bodźce i doskonałe ćwiczenia dla naszych dzieci. Zapinamy body i zakładamy pajacyka. Proponuję, żeby pajacyka zacząć ubierać od rączek, po czym zakładamy na nóżkę i znów przekręcamy na bok. Pamiętamy, że przekręcamy dziecko chwytając za miednicę, nie za rączki i możemy wtedy ubranko przesunąć i zapinamy ubranko. Teraz jeszcze musimy zająć się pielęgnacją główki. Czy dziecko ma włoski, czy ich nie ma, warto miękką szczoteczką pomasować troszkę skórę głowy. Tak. Po czym na wilgotne włoski zakładamy czapeczkę. Wilgotna główka jest często przyczyną oziębiania się całego naszego maluszka. W związku z tym zaraz po kąpieli kładziesz czapeczkę. Zawijamy w kocyk. I tak przygotowanego malca po wykąpaniu uczymy biologicznego rytuału. Kąpiel, karmienie i sen.